teraz część specjalna mojego cyklu uzależniony od książek. Tytuł tutaj nie będzie do tego za bardzo pasował. Otóż słuchajcie, w związku z tym, że przez te ostatnie parę miesięcy nie miałem dostępu do internetu, do komputerów i za bardzo i tak dalej, musiałem sobie znaleźć jakieś zajęcie inne. Zacząłem rysować. Część z Was być może na Facebooku widziała niektóre moje rysunki. Są coraz lepsze. Ostatnio nie umieszczam, bo nie mam kurna żadnego dobrego aparatu, który mógłbym zdjęcie zrobić. Nawet skanera nie mam. Dopiero będę jakby to zabezpieczał, tego typu rzeczy. Także na kolejne rysunki będą oczywiście. Ale jak zacząłem rysować, to zacząłem się w związku z tym interesować różnymi technikami rysowania. Różnymi kreskami, różnymi tego typu rzeczami. A to ołówek, a to piórko, a to jakieś tam węgiel, a to farby i tak dalej. Bardzo mi się spodobały niektóre kreski, jakie zauważyłem, śmigając po mieście, w sklepie z komiksami. I postanowiłem sobie parę komiksów kupić. Jak kupiłem parę komiksów, no to okazało się, że kreska być może fajna, ale fabuła do dupy i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem szukać czegoś, co wciągnąłoby mnie swoją historią. Zacznę łagodnie. W jednym ze sklepów z komiksami sprzedawca polecił mi komiks autorstwa pana Grega Rooka i Steve'ego Libera pod tytułem Zamieć. To jest komiks, słuchajcie, tej grubości. Ma 125 stron rysunków. Kreska jest dość ciekawa, ale przede wszystkim fabuła jest tutaj fajna. To jest typowy komiks dla dorosłych. To jest komiks opowiadający historię, która mogłaby się... Jeżeli ktoś z Was oglądał na przykład Fargo, taki film braci Coen, albo oglądał coś na zasadzie Coś, czyli filmu dawnego horroru z Kurtem Russellem, to może mu się to podobać. Tutaj co prawda nie ma jakiejś fantastyki i tak dalej. Jest sprawa zabójstwa na stacji arktycznej. Rysunki są klawe, muszę Wam powiedzieć. Fabuła jest według mnie rewelacyjna. Dziwię się, że na podstawie tego komiksu nie nakręcił nikt jeszcze filmu. Tutaj jest napisane, że to jest część pierwsza. Część druga również powstała, ale część druga to już jest naciągany kwas, którego nie polecam. Część pierwsza, słuchajcie, co jest napisane z tyłu okładki? Nie można zejść niżej niż na dno świata, na Antarktydę. Zimna, odludna, nic tylko lód i śnieg, które ciągną się całymi kilometrami. Carrie Stetko to pani szeryf w amerykańskiej bazie polarniczej. Lód stał się dla niej domem. Pośród jego bezmiaru znalazła miejsce, gdzie można zapomnieć o swojej pogmatwanej przeszłości i poczuć spokój. Ale jej spokój kończy się, gdy ktoś popełnia morderstwo. No i generalnie tak to mniej więcej wygląda. Zdecydowanie polecam ten komiks. Nie ma tu kolorowych, słodkich rysunków i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja jestem raczej fanem komiksów czarno-białych. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, historia opowiedziana w tym komiksie wciąga. Jedyne szkoda, że komiksy mają to do siebie, że bardzo szybko się je czyta. Jest... Ale to pozostaje. No na przykład ja tego komiksu nigdzie nie sprzedam. Chcę go mieć u siebie na półce. Znalazłem to, bardzo mi się spodobało. Potem zacząłem się zastanawiać. Być może pamiętacie, że lubię bardzo klimaty japońskie. Mówiłem kiedyś o tym, że bardzo lubię serial, anime Ghost in the Shell. To jest dla mnie rewelacja. To jest też rzecz nie dla dzieci. Nam też wypadają mózgi, urywane są nogi i tak dalej, i tak dalej. Poza tym fabuła też rządzi. No ale zacząłem się rozglądać też w klimatach tego typu japońskich. Oczywiście japońskich komiksów jest mnóstwo, od cholery japońskiej mangi. Od różowych księżniczek z piórkami w dupie i skrzydełkami i tak dalej, od jednorożców, no po jakieś tam kurna dziwne klimaty, ale są też rzeczy hardkorowe.
No już nie mówię o porno oczywiście, bo takie też są komiksy, takie mangi japońskie. Szukałem czegoś z dobrą fabułą. Od razu polecił mi znajomy serię pod tytułem Ikigami, autorstwa pana Motoro Masy. Ikigami to jest 10 części, ja tu wziąłem tylko kilka. Ja tu wziąłem tylko kilka z tych części, bo no, trudno by było to tak dźwigać w tej wewte. Tak jak manga zaczyna się to z drugiej strony czytać, ciężko się na początku do tego przyzwyczaić, ale po paru kartkach jest dobrze. Dlaczego ta seria jest rewelacyjna? Słuchajcie, fabuła urywa dupę. Urywa po prostu dupę. Kreska jest nietypowo mangowa, nie ma tutaj być może jakichś przesłodzonych panienek i tego typu rzeczy. No, widzicie? Kreska jest taka w porządku, chociaż to nie jest jeszcze taka bardziej zeuropeizowana kreska, jak w kolejnym komiksie, który wam chcę pokazać, ale tutaj chodzi przede wszystkim o fabułę. Nie będę wam zdradzał, oczywiście żadnych spoilerów tutaj nie będzie. Przeczytam wam, co jest napisane na skrzydełku tego komiksu. Znaczy, jest znaczek komiks dla dorosłych, żeby była jasna sprawa. Dekret o nieustającym rozwoju kraju wspomaga wzrost gospodarczy oraz zmniejsza przestępczość, a jednocześnie pomaga zrozumieć, jak wielkim dobrem jest życie. Koszty, jakie ponosi naród, są niewspółmiernie niskie w porównaniu z korzyściami. Czy można nazwać wysoką ceną za to, ceną to, że 1 na 1000 obywateli, uważajcie, w wieku od 18 do 24 lat jest uśmiercany przez eksplozję krączącej w jego ciele nanokapsułki? Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, ale jedynie krzywomyśliciele uznają to prawo za złe. Chodzi o to, że rząd japoński, żeby zmobilizować społeczeństwo, wszystkie dzieci szczepi taką szczepionką. Cały system opracowali, żeby szczepić dzieci szczepionką. Wszczepiają niektórym nic, ale jednemu dziecku na 1000 dzieci wszczepiają nanokapsułkę, która w okresie, kiedy to dziecko już będzie dorosłe, kiedy będzie miało od 18 do 24 lat, konkretnego dnia ta kapsułka powoduje śmierć takiego człowieka. To ma zmobilizować ludzi do tego, że w każdej chwili czeka na nich śmierć i muszą pracować dla dobra kraju. Główny bohater tego komiksu, Fujimoto, pełni honory doręczyciela Ikigami, czyli tytułu tego komiksu. Ikigami to jest tak zwane zawiadomienie o śmierci. Doręczyciel Ikigami dostaje z urzędu pismo, gdzie jest na przykład napisane: dzisiaj 20 tam któregoś kwietnia 2014 roku o godzinie 16:20, znaczy jutro o 20, bo to za... Ikigami dostarcza się 24 godziny przed śmiercią, słuchajcie. I on dostaje takie pismo, że 24 kwietnia 2014 roku o godzinie 16:05 pan, nie wiem, Jan Kowalski umrze. Okay. Doręczyciel puka do takiego pana Kowalskiego, mówi: przepraszam pana, dostarczam panu Ikigami, proszę przyjąć. Gość: aha, no i tu się zaczyna akcja. Osoba jest powiadomiona o śmierci, po to jest powiadomiona, żeby mogła uporządkować swoje sprawy i tak dalej, przyjąć to z godnością. Każda taka część jest podzielona na kilka opowieści o kilku Ikigami i o tym, jak ludzie na to reagują, czy się godzą ze śmiercią, czy się nie godzą ze śmiercią. A z każdą kolejną częścią tej serii komiksowej zauważamy, że nie wszyscy godzą się z postępowaniem rządu w tej sprawie. I coś zaczyna się dziać. Książka pokazująca, jak łatwo jest stłamsić społeczeństwo, czy komiks pokazujący, jak łatwo jest stłamsić społeczeństwo, jak może wyglądać współczesny faszyzm. Polecam zdecydowanie. Seria Ikigami. 10 książek, dość grubych, one są takiej grubości. Rewelacyjna sprawa. Jeżeli już idziemy w te klimaty, muszę wam jeszcze polecić coś, co w sumie dopiero zacząłem ogarniać. Nie miałem czasu pojechać kupić kolejnych części. Właściwie klasyka. Seria pod tytułem Pluto, na podstawie
kultowej mangi Astro Boy, Atom Żelaznoręki, największy robot na Ziemi, autorstwa Osamu Tezuki. Pluto jest hołdem oddanym panu Osamu Tezuce przez Naoki Urasawę. Tak wygląda okładka pierwszej części. Tutaj kreska jest już taka bardziej europejska, to co wam mówiłem. Rysunki już są, poczekajcie, postaram się wam znaleźć, no, przykładowo jeden z podrozdziałów, tak się zaczyna. To już jest taka bardziej kreska europejska, ale czytając to, ten komiks, wiecie skąd biorą pomysły wszyscy najlepsi scenarzyści współczesnych filmów science fiction, bo jak się okazuje, nie wszystko biorą od Philipa K. Dicka. Rewelacyjna sprawa, fabuły w ogóle wam nie będę zdradzał, dlatego że już na samym początku jest pewne zaskoczenie. W każdym razie od początku wchodzi się niesamowicie w historię. Przeczytam wam, co jest napisane na okładce z tyłu. Atom Żelaznoręki to jedno z nieśmiertelnych dzieł japońskiej sztuki komiksowej. Przepraszam. Stworzone przez nieodżałowanego mistrza Osamu Tezukę, którego zawsze podziwiałem. Dzieło porywa pokolenia czytelników od momentu powstania w 1950 roku do dziś. Praca nad Pluto, czyli nad tym, była dla mnie okazją, aby tchnąć nowego ducha w komiks Atom Żelaznoręki, największy robot na Ziemi. Utwór, który wzruszał mnie, gdy byłem dzieckiem. Napisał te słowa Naoki Urasawa, twórca tego komiksu. Tutaj widzicie, że jest ten autor, a obok jest wymieniony Osamu Tezuka, który jest właśnie jakby inspiracją dla tego autora. Osamu Tezuka to nie jest twórca komiksów po prostu. W Japonii on ma kult niemal Boga. On jest, zdaje się, nawet wpisany w rejestr wartości, kulturalnych wartości narodowych. Co tutaj jest jeszcze napisane ze strony wydawcy japońskiego? Po śmierci Osamu Tezuki nie ma japońskiej mangi. Był Leonardem da Vinci'im, Goethem i Dostojewskim świata komiksu. Naoki Urasawa i ja nie chcieliśmy, aby osiągnięcia Tezuki odeszły w niepamięć, dlatego w 2003 roku, w okrągłą rocznicę urodzin głównego bohatera z jego standardowego dzieła Atoma Żelaznorękiego, stworzyliśmy remake epizodu pod tytułem Największy robot na Ziemi. Powiem wam, że to czytałem, tą pierwszą część czytałem, nie mogę się doczekać drugiej, chcę ją kupić na dniach, drugiej, trzeciej. To jest, zdaje się, jest chyba 6 części tego, nie jestem pewien, oby było jak najwięcej. To jest po prostu kurwa piękne. Fabuła jest piękna, można się wzruszyć, można się pośmiać, można podziwiać grafikę. To jest połączenie dwóch najlepszych rzeczy. Pięknej grafiki, pięknego obrazu i wspaniałej historii. Ci, którzy nie mieli styczności z japońską mangą, sięgnijcie po te dwie pozycje. Zobaczycie, że japońska manga to nie jest tylko kurwa czarodziejka z księżyca albo Pokémon i tego typu różne rzeczy. Zdecydowanie polecam. Naprawdę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w księgarniach. Cześć.